Witam was! W kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Czary Ognia. W dzisiejszym odcinku zdobędziemy najprawdopodobniej trzy tarcze. Zaczniemy od zielarstwa, gdzie byliśmy ostatnio. Czyli zostało nam tylko trzy tarcze, aby odblokować drugie zadanie turnieju trójmagicznego. Więc zdobędziemy dzisiaj trzy tarcze i w następnym odcinku będziemy już przechodzić drugie zadanie turnieju trójmagicznego. Dobra, najpierw zajmiemy się tutaj, wbijemy. W ogóle muszę coś zobaczyć. Tu jest tarcza, tak, jej jeszcze nie zabraliśmy. Okej, to ją zbierzemy. Najpierw sobie tutaj wezmę tutaj podstawkę, taką jakby. Ale nie da to się wbić oczywiście. Normalnie. Cholera. Dawaj. Dobrze, dobrze, lecimy teraz. No Hermiona, już dupę. No nie to nie. Magus Exemus. No i rozwalczy. No i teraz lecimy z tym. No nie. Dawaj, bij. No, i teraz leci się dalej. Nie to! To! Szybciej! Szybciej, bo już tutaj przyleciał do mnie. Okej, tyle chyba wystarczy. No i jak widać, grałem w tym odcinku Ronem, ponieważ w poprzednim odcinku grałem Hermioną, więc przyszła pora na Rona. I właśnie zdobędziemy za chwileczkę naszą pierwszą dzisiejszą tarczę. Tak, mamy tarczę, dobrze. No, widzę tutaj same zera, jak na razie. No, jak to nie jak Herbie Vicus było? Chyba, że to jest tylko, wiecie, że się atakuje kogoś. Vermiculus. Nawet łopat nie mamy. A i mówiłem, że w tym odcinku zakupię karty, więc ja zakupię je pod koniec odcinka, jeżeli zdążę. Nie mam limitu oczywiście z tymi 15 minutami, no ale wolę się jednak tak mieścić. Bo to jednak jest te renderowanie itd. Dobra. Ronem sobie w dzisiejszym odcinku idziemy cały czas grać Ronem. W następnym oczywiście Potterem, bo będzie to drugie zdanie turnieju trójmagicznego, a w drugim zdaniu turnieju trójmagicznego może grać tylko pan Potter. Oj, jak ja nie lubię to miejsca. Tutaj zawsze jest tych gnojców pełno. A w ogóle to jeszcze nie używałem metody na właśnie te gówna. Przecież można je łatwo odciągnąć ich uwagę. Trzeba po prostu za pomocą zaklęcia Hermiculus. Mam to takiego kwiatka, który tutaj na dolnej części ekranu widzicie, taki punkt kwiata. No to wystarczy go tutaj rozwinąć, to wszystkie od razu te nasze kochane owady od razu do niego przylecą. O, właśnie tego, którego teraz tutaj biorę. Tak, szybko jest. No i odleci do niego, jak widać. Leci wąchać ten smród śmieszny, nic nam nie robi. Po prostu oni go atakują, a tak to nam nic nie robi, bo z miłą ochotą wącha ten smród. W poprzednim odcinku były problemy z dźwiękiem. Mam nadzieję, że... Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie takich problemów z dźwiękiem, jakie były w poprzednim odcinku. Problemy z dźwiękiem. Dobra, rozwiniemy tutaj, będzie pewnie ten duży. Tak. No, gnojec jeden, ty.
No, on jest tutaj ogłuszony, więc możemy się zająć szybko liliami, jeżeli się nie mylę. Wyjątkowo twardymi, wytrzymałymi liliami. Wielkimi, o, to trzeba szczególnie przyznać. No, idziemy zdobyć kolejną kartę turnieju trójmagicznego. Dzisiaj będziemy dwie karty w zielarstwie, czyli teraz będziemy drugą. I trzecią na dachach w zamku Hogwarts. Ogólnie to już chyba jest 10 odcinek. No, ta wersja, znaczy ta seria będzie krótka. Myślę, że mniej niż 20 odcinków będzie. Nie wiem, około 15-16. Więc to już się seria kończy. Już większość na pewno zrobiłem. Lecisz. Ale krowa. Oj nie no. Krupsko poleciało. O, łopata w ogóle to jest. No nie no. Teraz lecisz i biegniemy już. No, mamy idealnie i bierzemy tarczę kolejną. Znowu same zera. Znowu Vermiculus mamy. Świetnie. Łopata. Okej. To lecimy teraz dachy zamku Hogwart. Stare, dobre dachy zamku Hogwart. Jeżeli tęskniliście za nimi, to powracamy do nich, aby zdobyć kolejną kartę. Może być. Okej. Okay. Idziemy zdobyć. Znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Oj, tak, Moody. Znowu słyszę twój głos. 4. O, czyli dzisiaj zdobędziemy ich 5. 5 oczek na dachach zamku Hogwart. Ogólnie niedługo zdobędziemy chyba wszystkie tarcze z tych daszków. Bo wiem teraz dwie chyba ostatnie gdzie są. W tym samym miejscu prawie. Prawie że. A, pamiętam jeszcze te pierwsze odcinki w tej lokacji. I jak tutaj chyba kiedyś wszedłem. I od razu wyszedłem. O Jezus, czemu ja wyszedłem? No i teraz idziemy. I tutaj są w tej części dachów zamku Hogwart. Są dwie karty. No dawaj, Harry, podejdź. Lewiosuj to. Podejdź się tutaj. I teraz. No. Bardzo mi miło. Zobaczymy, jaki ma ci zasięg. Myślę, że tyle wystarczy. Nie trzeba chyba tego wyprostowywać. No, oni sami to wyprostowują. Wyprostują. Dobrze, że tutaj nie ma tych ptaszków naszych ukochanych, naszych ulubionych ptaszków. Jeżeli to są ptaszki, nie, to są owady jakieś śmieszne. Przy okazji jeszcze zdobędziemy tamtą mini tarczę. I tamte oczko. A jak widać tam na górze jest, tutaj już jest po prawej stronie ekranu. Tarcza duża, a tam na górze jeszcze daleko widać kolejną tarczę, którą zdobędziemy za kilka odcinków. Bo mi się, no bo to, nie, że nie chce mi się, chętnie bym ją zdobył. Ale nie starczy nam czasu w tym odcinku i
czas pomyśleć, zaraz. Aha, no i w następnym odcinku na pewno tego nie zrobimy, bo tak jak już mówiłem, o, mamy 5 oczek. Bo na następnym odcinku zajmiemy się drugim zadaniem turnieju trójmagicznego i najdłuższym zadaniem turnieju trójmagicznego przy okazji. Bo drugie zadanie turnieju trójmagicznego to jest najdłuższe zadanie turnieju trójmagicznego. Jezus, ale się nagadam w tym odcinku. Okej, okay, jak widać dostępna jest nowa lokacja, czyli drugie zdanie turnieju trójmagicznego. O, Herbivicus. Trzeba częściej robić kwiatki. O, misja wykonana z kieńcą kartą, jest oczko. Wszystko o czym można tylko sobie wymarzyć. No i teraz oczywiście kupimy te karty. Tu się C naciskało, tak. Page up, page down. Tak, tak. O, mamy 800 ponad fasolek, 862 dokładnie mieliśmy, teraz już mamy 512. Więc to będziemy nowe zdjęcie. Co na nim będzie? Ciekawe. O, Harry w drugim zadaniu turnieju trójmagicznego. Tak, tak będzie wyglądać. Oczywiście bardzo słaba jakość, no ale przeżyjecie to chyba. Page up, przepraszam. Najdroższe kupimy, żeby mieć z głowy. No, i to jest tyle. Ron ma więcej pigiążków od Hermiony. Ach, dwie fasolki. Zawsze nam dwie fasolki zabrakną na tym Ronie, no. No, to zawsze. Wszystko tutaj kupimy, co dostępne, żeby mieć później z głowy. Okej! Okay. Więc Wiedźminek Geralt was żegna i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to zajmiemy się drugim zadaniem turnieju trójmagicznego, który macie teraz na ekranie. Teraz, tutaj. O, i tu Jezus, trzeba będzie zrobić 11 tar do następnego zadania. Okej, okay. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.